Hej, cześć, siemano wam wszystkim, z tej strony Judy, witam was w kolejnym już materiale oczywiście z Warcrafta 3, no i dzisiaj rozpoczynamy zupełnie nową kampanię, skończyliśmy kampanię ludzi, a teraz rozpoczynamy kampanię nieumarłych i po tym jak to ostatnio właśnie, czego nie widzieliście, ale Arthas właśnie, znaczy to widzieliście jak stał się już tutaj, można powiedzieć, podległy ostrzu, które zdobył, tak jest, ono zdobyło jego duszę, to oprócz tego właśnie udał się do króla swego ojca i go zabił. No i teraz nie wiem, czy będziemy dalej przeżywać jakąś jego historię, czy to będzie zupełnie ktoś inny, kimś innym będziemy kierować, nie mam pojęcia. Ale przekonajmy się, ścieżka potępionych. Pierwszy rozdział, pełznąc przez prochy. Więc ruszajmy, przekonajmy się, na czym to polega. Ciekawe, czy będzie pisać, ile czasu minęło. Plaga żyjących trupów króla Lisza rozprzestrzeniła się od stolicy aż po same krańce Lorda Aronu. Wojska królestwa zszokowane i przygnębione po utracie ukochanego króla zostały rozpędzone przez drapieżne hordy nieumarłych wojowników. Obecnie Lord Aron jest jedynie cieniem swej dawnej chwały, a książę Arthas wciąż jeszcze się nie pojawił. Więc, no cóż, ruszajmy. Cóż to za sztuczki? Malganis! Nie wiem, jak zdołałeś przeżyć, ale... Uspokój się, książę Arthasie. Nazywam się Tichondrius. Podobnie jak Malganis, jestem upiornym władcą. Ale nie jestem twoim wrogiem. Przeciwnie. Przybyłem ci pogratulować. Pogratulować? Zabijając własnego ojca i oddając jego ziemię na pastwę plagi, przeszedłeś pierwszą ważną próbę. Króla Lisza bardzo cieszy twój entuzjazm. Jasne. Na jego rozkaz zniszczyłem wszystko, co kiedykolwiek kochałem. A jednak nie czuję wyrzutów sumienia, litości ani wstydu. Runiczne ostrze, które nosisz, zostało wykute przez króla Lisza. To on dał mu moc wykradania dusz. Twoją zdobył jako pierwszą. Będę się musiał bez niej obyć. Jaka jest wola króla? Trzeba niezwłocznie zebrać wyznawców kultu potępionych. Wielu akolitów pozostaje w ukryciu. Kiedy ich zgromadzisz, przekażę ci dalsze polecenia. Aha, proszę bardzo, zostało dużo wyjaśnione, czyli jednak gramy Arthasem, tak jest. Nikt nie będzie mi tylko, rozkazywał. Że nikt nie będzie oprócz króla Lisza, co? Tu jest jak widać kolejny właśnie nieumarły, no jakiś, no ten władca tych upiorów, czy jak go tam nazwać. Ghoul, podstawowa jednostka bojowa nieumarłych, która dzięki zdolności kanibalizm może pożerać zwłoki, aby się uleczyć. O, Arthas może użyć umiejętności wstęga śmierci, aby zadać obrażenia wrogim jednostkom lub uleczyć własne, okej. W ogóle Arthas jest na poziomie pierwszym. Uwagaj. Jezu, jak on się zmienił. Jak on się zmienił, ojejku, naprawdę. Gdzie mamy iść? Tutaj też jest jakaś droga, rozumiem. Mam, to jest obojętne, w które miejsce się udam. No chyba, że tu nic po prostu nie ma. Tak. No ale ciekawe, ciekawe. No zobaczcie, no Arthas rzeczywiście. Pamiętam go z pierwszej misji, a teraz jak on się zmienił? Teraz już nawet wizualnie się zmienił, ostrze go zmieniło. O! Witaj, panie. Nasz mistrz Kel'Thuzad zapowiadał nam, że przybędziesz. Kel'Thuzad? Skąd mógł wiedzieć? Bądź ostrożny. Jeśli ludzie z miasta zobaczą przy tobie nieumarłych, wezwą miejscową straż. Aha, okej. Podejdź Arthasem do czerwonych akolitów, aby ich uratować. Zachowaj jednak ostrożność. Każdy mieszkaniec, który cię zauważy, zaalarmuje strażę. Ale zauważy mnie, czy... Czego? O, jakie te góle też odgłosy wydają. Zauważy mnie, czy nieumarłych. Jak pójdę bez moich nieumarłych, to czy zaalarmują? To się bardziej podoba. Nie wiem, czy to na tej zasadzie działa. Jest głodne. O, jest tu ktoś, tylko nie wiem, czy to jest zwykły mieszkaniec, czy to jest właśnie... Ach, nareszcie. Akolita. O, to są, tak, schowani akolici, ostrzem więc muszę do nich podbiec. Oj, tu jest żołnierz. O, czyli jednak muszę wziąć ich. A, to oni już wiedzą o tym, chyba że zabiłem króla. Już mówią właśnie, książę Arthas do broni, come on. Uratowani akolici, no widać, już uratowałem dwóch. Znaczy uratowani. Ciężko mi tutaj mówić, że oni są uratowani. Dobra, widzę, że mają znów dość słabego Arthasa. Nikt nie to, czekajcie, oni mogą jeść zwłoki? Czekajcie, kanibalizm.
czego? A, nie wiem, chyba jest wystarczająco uleczony. O, bijcie ich, o cholera. Proszę bardzo, oni będą wzywać straże. No tego bym jeszcze nie pomyślał. I co, przyjdzie tutaj ktoś? O cholera, dobra, widzę, że zupełnie nam się tutaj zmieniło. Wszystko, dobra, kolejny schowany. Musisz odszukać cmentarze. Ci, których tam pogrzebano, będą ci wiernie służyć. To bardzo fajnie, czyli muszę udać się na cmentarze. Dobra, kolejny. Doprowadź Artasa na cmentarz. Artas nie może zginąć. No to takie oczywiste. Ale idziemy dalej, musimy go tam doprowadzić. Tu kto to jest? Nareszcie wzrok twoim wzrokiem. Cień. Ten niewidzialny zwiadowca przydaje się do obserwowania działań wojsk nieprzyjaciela. W przypadku przewagi liczebnej wroga najlepiej unikać walki. Ej, to pamiętam. To właśnie wtedy było, że jakieś tam jednostki mogą pokazać te niewidzialne, czyli chodziło pewnie o cienie. Zobaczmy. Ej, to zajebiste, muszę przyznać. To są schowani, to jest miejscowa ludność, tu jest jeden schowany akolita. Okej, okay, bardzo fajnie, więc się tutaj wybierzemy. Nikt nie będzie. Załatwimy miejscową ludność. O cholera. To mi się bardziej podoba. O, oni tutaj chyba są. Odkryte. Oni chyba po prostu patrolują. Oj, już mnie wykryli. No to niezbyt ciekawie, no ale musimy z nimi walczyć. Tylko żeby nie stracić swoich ludzi. O, czekajcie, muszę kogoś tu uzdrowić. Uzdrów go. Znaczy, ten czar może też zadawać obrażenia, ale wolałem jednak uzdrowić go. Też zaraz może użyjemy rzeczywiście, żeby kogoś osłabić. O, trochę dostał. Dobra, załatwcie najpierw tego, załatw. On musi już zginąć, ale ja widzę, że mam małe problemy. Moje gule tutaj powolutku giną. O, bij go, bij go. Niech obrywa mocno. Jak mówię, nie jestem już przyzwyczajony, żeby mieć kogoś takiego. O, mikstura leczenia, to się przyda. To się bardzo nawet powiedziałbym, że przyda. I co, nie stać mnie na manę, ojej. No cóż, widzę, że jednak walka ze strażnikami wcale do łatwych należeć nie musi. Jak mówię, na tym poziomie szczególnie. O, ale dostałem kolejny poziom. Naucz się paktu, zabija sojuszniczą nieumarłą jednostkę i przekazuje część punktów rycerzowi. Albo zwiększa szybkość ruchu i generację. O, to jest taka pasywna, fajna zdolność. Nareszcie. Na pewno mi się przyda. Mi się bardziej podoba. Dobra, zabij miejscowych. Zabij młody. Ich, zanim dojdą i wezmą jakieś straże. Dobra, bij tego też. Bo oni mi zaraz tu wezmą kolejnych. No i proszę, kolejny akolita. Żyję tylko po to, by służyć. To bardzo miło. W ogóle to miałem ich 20. Tak, aż 20 akolitów, jasno, cholera. Zostać odkryty. Dobra, widzę, że pierwsza misja wcale do łatwych nie należy, bo już straciłem żołnierzy. Dobra, tu mogę. Tu na pewno się nie wybieram. Tu na pewno nie ma sensu się wybrać, bo tutaj zobaczcie, jakie tu są straże. Ja nie mogę nim jakby zagadywać. Nie, to byłoby zbyt proste. Ale jakbym się udał gdzieś tutaj, bo jak mówię, to może być trochę ciężkie, bo ja nie wiem, czy ja mogę się jakoś chować. Czy ja mam możliwość, jak i wiecie, żeby po prostu skryć się przed wzrokiem wroga? To jest troszeczkę dla mnie, nie wiem, czy ja mam po prostu czekać, aż, no nie wiem, na przykład, tu jest miejscowa ludność, tu jest pewnie też jakiś akolita. Aczkolwiek nie. O, tu jest koń bez jeźdźca. I myślicie, że można wykorzystać go, żeby żeby coś tu zrobić ciekawego? Wow, 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 wow. Tak właściwie to chyba pierwszy raz zrobię coś takiego, że będę zapisywał sobie grę. Weź na szybki zapis. Ponieważ widzę, że naprawdę mogę mieć niezłe problemy. Wow. Jest dużo tych jeźdźców bez konia, ale ja się boję, że sobie nie poradzą. Oni są chwilowo zbyt silni, mają lepszy pancerz. Dlatego spróbujemy po prostu ich obejść i dojdziemy do tego akolity. Chyba nie powinni mnie widzieć. Tylko trzeba ich zabić. Zabij go. No szybko. No i dupa, taka dupa z ciebie. Jak mogłeś zamordować własnego ojca? Oj, no widać jakoś mógł. Nie bądźcie dla niego aż tak okrutni. Dobra, Bigo. Widzę, że zaraz będę musiał użyć. Przywraca 500 punktów, więc może żeby nie za wcześnie. Też teraz to już jest odpowiednia pora na użycie tego czaru. Użyj dalej, niech dostaje. Jasna cholera, zawaliłem trochę sprawę, ponieważ chyba nie musiałem z nimi wcale walczyć, a ja mogę to jeszcze przegrać.
Dobra, zabijasz go, ale ten ma jeszcze pełne życie. Słuchajcie, to naprawdę jest duża szansa, że ja to jeszcze mogę przegrać. Dlatego muszę się mieć naprawdę na baczności. Rzuć na tego, ale tego to już zabij. No i coś czuję, że chyba przegram, słuchajcie. Pierwszy raz się zdarzyć może w tej grze, że przegram. Tak jest. Dlatego wczytaj szybki zapis. Trzeba to zrobić inaczej, trzeba to zrobić zdecydowanie inaczej, ponieważ... Wszystko będzie ujawniane. Ponieważ mamy niezłe problemy. Nie wiem, czy ja potem, jak ja będę miał tam właściwie przejść. Utrzymaj pozycję. Patrol, nie, to ja nie zamierzam nic patrolować. Ach, czy tędy będzie się dało przejść? Ostrze mrozu jest głodne. No tu się da jakoś przechodzić od tej strony, ale... Mój wzrok. To i tak nie zmienia faktu, że jestem nieźle wkurzony. Bo zanim dotrę do tego gościa, to może troszeczkę mnie tutaj kosztować to nerwów i wszystkiego. Nawet nasz szybki zapis jest chyba na F6, aż w sumie tak sobie spróbujemy. Tak jest, zapisywanie gry na F6. Za króla Lisza. Nie, zabij go. On za wolno ich zabija. Taka prawda. Dobra, o, dobra, ten czar jest dobry, słuchajcie, na nim. O, i udało się. Zobaczcie, a czy ja mogę użyć konia, znaczy koń bez jeźdźca, czy ja go mogę jakoś użyć, nie mam pojęcia. Potępieni stają na twoje rozkazy. No ale gdzie są ci potępieni na moje rozkazy? To w ogóle to ja miałem znaleźć jakiś, czekajcie, muszę sobie to sprawdzić, a nie tutaj. A, F9 nie kliknę, bo F9 to jest... ten, do nagrywania mój przycisk. Czekajcie. Akolici ukryli się wśród miejscowej w przebraniu zwykłych wieśniaków. Musisz ich ratować. Dobra, znajdź cmentarz. Na miejscowym cmentarzu czekają na ciebie niedawno zmarli. Właśnie, ale gdzie jest cmentarz? Jest na cholera. Czy ja go minąłem? Czy tu gdzieś nie był cmentarz już wcześniej? Ominięty przeze mnie. Ej! To oni są moi, rozumiem, tylko że nie mogę ich użyć chwilowo. Dobra, będę musiał się tam jakoś udać. Uważaj! Bo chyba o to chodziło. A trochę tak głupio jeździć bez żadnego wsparcia, prawda? No bo raczej nie mam szans sam Arthasem, szczególnie że... O, czekajcie, widzieliście to? Bo ja teraz zauważyłem tutaj miejscową ludność. Nie ma Bigo! Co ty, na co ty czekasz? Czeka, kolejna akolita, super, już 6. To bardzo dobrze, chyba za każdym razem oni się tu zjawiają, tak właśnie, albo i nie. Teraz się zastanawiam właśnie na tym, nie, bo to ci się tutaj teleportują. No ale tutaj to ja się zastanawiam, jak ja tu mam w ogóle gdziekolwiek przejść. To może być trochę trudne. Szczególnie, że żołnierze się tutaj normalnie znajdują. Czekajcie, prawdziwe ujawnienie niewidzialnej jednostki znajdujące się w pobliżu. Zobaczmy. Ja muszę to wszystko sobie troszeczkę tu poobczajać, wybaczcie mi, ale jak mówię, nie grałem jeszcze tej misji wcześniej. Nie mam pojęcia, jak to przejść. Tu będzie jeden już z akolitów. Jest w cholerę i trochę miejscowej ludności, to jest w ogóle dużo armii. O, co się napierdalają, ale tu nie ma żadnego akolity. Chciałbym znaleźć ten cmentarz, o którym mowa. Czy to jest ten, o którym myślę? Tu są kolejni. Ale jak mówię, trochę jest słabo, bo po prostu nie wiem w ogóle, gdzie szukać tego cmentarza. Tutaj. Aha. Widzicie. Mów, głupcze. Jezu, Arthasie, już cię wolałem, jak już tak lizałeś dupy i byłeś miły. Nie, dobra, ja widzę, że tutaj chyba nie ma sensu się udać, ponieważ ja muszę iść jednak tu. Nie wiem, czy ja po prostu nie będę musiał szybko przejść na ten cmentarz, bo tu chyba innej możliwości nie ma. To jest na pewno ten, o którym była mowa. Ta mapa chyba nie jest tak duża, jak się wydaje, chyba że jest tu jakieś tajne przejście, o którym nie wiedziałem. Nie, tu jest brama, przez którą nie przejdę nawet. To pewnie na koniec misji się tam trzeba udać. Nikt mnie nie widzi. Nikt cię nie widzi, bardzo się cieszę, cieniu. Tylko jak mówię, to cały czas mnie nie raduje zbytnio, ponieważ... O, tu są jacyś zabójcy, schowani akol... Chyba nie schowani, tylko złapani. W tym momencie o to chodziło. Nikt nie będzie mi kurde, rozkazywał. No nie podoba mi się to wszystko. Ostrze mrozu jest głodne. Cieszę się, że jest głodne. W ogóle to chyba spróbujemy zapis gry i spróbujemy się dostać się tutaj. Jak mówię, nie wiem, czy coś z tego wyjdzie tak właściwie.
Wiem, że zostaliśmy zaatakowani. Tak, jestem draniem. Zobaczcie, ilu tu żołnierzy przybyło. No i czy oni teraz staną, teraz umarli? Te groby zostały niedawno wykopane. Powstańcie w imię króla Lisza. No właśnie, wstawać. Dużo żołnierzy. O! I to już jest w miarę porządna ilość potworków. Ty, uciekaj, żeby cię nie bił. Bo nie chcę cię stracić, jak mówię, zaraz będę ich tutaj leczył, jak ktoś będzie obrywał. Dobra, teraz ten obrywa, więc go trochę podleczymy. Nie mogę stracić armii. Góle mogą wykorzystać zdolność kanibalizm, no to już słyszałem. Nie zabili mi nikogo? Nie zabili mi, a ja sobie w tym czasie ich trochę poleczę. Gdzie jest ten mój cień? Przede wszystkim muszę teraz uważać na te oddziały, bo one za mną nie poszły, więc, więc to jest już coś. To, że oni właśnie nie ruszyli za mną, dając mi po prostu możliwość tu przebrnąć. Ale pierwsza misja wcale do łatwych nie należąca. Nikt oprócz mnie, bo klikam, gdzie masz iść, stary. Ostrze mrozu jest głodne. Możesz zaatakować bramy, aby je zniszczyć, ale czy ja chcę je zniszczyć? Nie wiem, możemy je zniszczyć. Nie wiem, czy ja tam kogoś poszukuję, czy ja tam coś znajdę. O! Potępieni stają. Czekają cię wieczne męki. No i proszę bardzo, kolejny stanął na moje rozkazy. Problem w tym, że są tutaj też strażnicy. W ogóle te góle to chyba nie mają zbyt dużo sił. Teraz, który obrywa? Ty obrywasz, rozumiem. Czy to jest. A nie, to jest chyba wroga jednostka, tak? To mi się bardziej podoba. Leczko. Dobra, to była moja. Moja, coś mi się pomyliło. O, i mikstura leczenia, super. Okej, możemy sobie zapisać. Tak, właściwie to może tam się udam dopiero jak zrobię tutaj większy bałagan. A tam wyślę w tym momencie... Bandyci! O! Komu ja mam pomagać? Bandytom? Czy bandyci są po prostu tacy neutralni i też mnie będą atakować? Szczerze nie mam pojęcia. Was bym ruszył, żebyście tu poszli. O nie, stracę gula. Dobra, poradziliście sobie z nimi? Ej, bo nie chcę stracić kolejnego gula, bijcie ich. Czekajcie, gdzie jest ten? Możesz użyć kanibalizmu jakiegoś? Czy ty nie jesteś gulem? Jesteś, a, no ty jesteś szkieletowym wojownikiem. Dobra, zapiszemy sobie, aczkolwiek mówię, nie wiem, czy ja mam walczyć razem z bandytami, czy przeciwko. Może niech oni sobie walczą, ja nie wiem, czy oni nie są po mojej stronie na pewno. Ja bym wolał tutaj, nie wiem, czy tu gdzieś nie był ktoś skryty. O właśnie, jest akolita. Zabijcie tą kobietkę, bo ona zaraz będzie chciała wzywać strażę. Czy nie będzie walczyć jednak? Dobra, chyba jednak nas olewa ta kobitka. Zostawimy ją w spokoju, chyba że, no nie wiem. Mogę ją zabić? A mogę. Dobra, lepiej ją zabić, bo będzie, wiecie, potem pyskować, że i płyn poleci po straży. Ja jednak tej moja armia nie jest po prostu zbyt silna. Tu powinni być ci bandyci, teraz ten osamotniony, a może i nie osamotnieni jednak. Czy będzie mnie stać? Nie będzie mnie stać niestety na wyleczenie kogokolwiek. A akolita się tu chowa, to niech oni walczą, a ja w tym czasie sobie posprawdzam jeszcze mapkę. O, tam jest kolejny schowany akolita, tutaj jest kolejni przeciwnicy. Szkoda, że nie ma żadnego nowego cmentarza, serio. Chyba, że ja cały czas... dobra, kolejny jest po naszej stronie. Pajęczy pierścień. Po założeniu zwiększa zwinność bohatera 1. Zwinność? Aha, dobra, tu jest kolejna statystyka. Okej. O, i coś jeszcze wypadło, kolejna miksturka leczenia, super. Raczej bym teraz chciał, żeby trochę many mi się tutaj odnowiło. Mam jej wyjątkowo mało, niestety. Będę twymi oczyma. To bardzo się cieszę. Tu będą dzieci, Jezu, zrobię masakrę dzieci. Będzie ujawnione. Znając mnie, to pewnie tak. Zobaczcie. I tu jest mnóstwo schowanych akolitów. Tylko że oni chyba są tutaj jako pojmani. Nikt mnie nie widzi. Oni się spodziewają pewnie, że to są straszliwi akolici, przyjrzę, którzy są po mojej stronie. No mapa jest dość duża, a misja wcale do łatwych, jak mówię, nie należy nikt póki co. Mnie nie widzi. Ponieważ przeciwników jest dużo, moja armia wbrew pozorom się nie rozrasta, a cały czas jest takiej podobnej wielkości. Przyjrzę się temu. No, trzeba uważać, trzeba uważać. Zobaczmy. Aha, a ja nie dostałem wciąż nowego poziomu. No to się cieszę, no niech ci nikt nie rozkazuje, ziomuś. Nie masz duszy, ale się denerwujesz wszystkim. Dobra, tu już byłem. Dobra, nie wiem, czy ja mam to rzeczywiście zniszczyć, a może zabijmy bandytów. Bo jak ich pozabijam, to nie wiem, może mi chociaż, wiecie, wzrosną statystyki. Cholera, ich tam wie. Dobra, zabijcie tych bandytów. Ja to walczę przeciwko wszystkim.
kto by tu nie był, to przeciwko niemu walczę. I rozwalimy to w tym czasie, przynajmniej zwiększy mi się trochę mana, będę mógł kogoś uzdrowić, tu jest kolejny akolita. Może podejść do niego. O, mieszkaniec do zabicia. No, nie zabiłeś go, no cóż. No, ale jest ich 9, czy już będzie 10? To był 10, okej. Może być. Teraz zastanawiam się, czy tutaj jednak nie przejść najpierw. Co ma zostać odkryte? Chyba tak zrobimy, a jak w ogóle dostałbym się jeszcze raz na cmentarz, to nie dostałbym jeszcze raz żołnierzy? Oj, kogoś zapomniałem. Wojownika. Chcę zobaczyć, ilu tu pominąłem gości. Dobra, tu jest jeden. Tylko, że tutaj trzeba bardzo bezpiecznie podejść, żeby mnie nie zauważyli. A potem od drugiej strony podejdziemy. No, spróbujemy... O cholera, ale ich jest tu tylu, że ciężko będzie od tej strony tak podejść zupełnie niezauważonym. No ale cóż. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Będzie ciężko może być. Jak widać, już groby wszystkie, które były, zostały wykorzystane, że tak się wypowiem. Dobra, chodź ją. Życie zabędzie. To się cieszę. Dobra, kolejny zapisik. Nareszcie. Tutaj gdzieś będzie jakiś zwykły mieszkaniec pewnie. Nareszcie. Trzeba uważać. O! O fuck! Zabij go! Ej, on będzie wzywał strażę, myślicie? O Boże, jakie oni mają dźwięki. Dobra, myślę, że tu zaraz będę musiał wczytać, bo przyjdą po mnie. No chyba, że jakoś się skryłem w takim miejscu, że potem odejdą. Zaraz sprawdzimy to. Gdzie ja mam tego duszka? Co ma zostać? Tu jest mój kacperek, dobry duszek. No właśnie, oni sobie tu przyszli. Teraz nie wiem, czy oni odejdą, czy oni nie odejdą. Nikt mnie nie widzi. Nie stój, idioto! Poszli. I bardzo dobrze. Poszli i bardzo dobrze. Ci dalej się napierdalają, widzieli mnie i tyle. Dobra, to tak się stało, jak sobie wszystko zamierzałem. Teraz podejdziemy szybko do tego akolity i się stąd wycofamy. Uciekaj, uciekaj. Ale nawet mnie nie widzieli, widzicie? Można jednak bez walki też sobie poradzić. Chyba znalazłem wszystkich akolitów, którzy tutaj byli. Tu już chyba nikt więcej na nas nie czeka. No nie ma sensu z nimi walczyć, przegralibyśmy w tym boju. Dlatego udamy się teraz już za bramę i też jakoś tak postaram się po cichutku to robić. Żeby jednak ich zebrać i nie toczyć tych zaciętych walk. Nareszcie. Ale nie no, muszę przyznać, że ten typ misji podoba mi się, jeszcze nie było takiego typu. Dobra, nie widzę tutaj nikogo. Mamy noc, to może też mniej widzą, cholera wie, kurde, tu będzie ciężko. Tu będzie trochę ciężko. Tutaj tym bardziej będzie, tu jest jakiś koleś, a chyba, że będę do nich biegał i będę spierdalał, to też jest jakieś wyjście. Tu będzie najgorzej, tu będzie trzeba użyć rzeczywiście armii, albo podejść szybko i czekać, aż się teleportują. No muszę się mieć, jak mówię, na baczności. Misja, jeszcze raz wspomnę o tym, łatwa nie jest. A to jest użyte ciągle? O, tu był, a ja go nie widziałem wcześniej, a może, dobra. Ej, fajnie, jest ich już więcej. Teraz gdzie był kolejny? Dobra, tu był kolejny, spróbujemy jakoś do niego po cichu podbiec. Jak mówię, i wycofujemy się. Straże. A może tak spróbujemy w ogóle? No, zdradziłem was. Szkoda mi was naprawdę. To, że mam te mikstury, to może właśnie w ten sposób uda mi się szybciej wykonać tą misję. Tylko teraz właśnie ją można było chyba znacznie wcześniej tak wykonać. Dobra. Ej, czyli już nie będzie 20? Ja myślę, że już mamy wszystkich. Dokładnie. Uratowaliśmy wszystkich, proszę bardzo. Mogłem to wykonać szybciej, ale nie pomyślałem zupełnie o tym, że mogę tak bez przerwy latać, ale no cóż. Dobra robota, rycerzu śmierci. Zebrałeś niemal wszystkich wyznawców. Lorderon leży w gruzach. Co nam teraz po kultystach? Pomogę ci w tym następnym dziele. To znaczy? Pojedziesz do Andorhalu po szczątki ich byłego mistrza, nekromanty Kel'Thuzada. Ej, a czy tego nekromanta nie zabiłem gdzieś w jakiejś, no ja nie wiem, w drugiej misji, nie w drugiej misji ludzi, jakoś tam w czwartej, jakoś tak mniej więcej? Nie chodzi o niego?
Tak się zastanawiam i chyba tak, chyba chodzi o tego właśnie gościa. No proszę bardzo, oni mieli znacznie większe siły, ale to tutaj nie mogłem nic tworzyć, więc i tak się cieszę, że tak się zakończyła ta misja. Jak mówię, mogłem to zrobić znacznie szybciej, no ale przynajmniej pozbierałem miksturki leczenia, wszystko jakoś fajnie tutaj w miarę mi poszło. Dlatego liczę, że kolejne misje, chociaż na pewno będą trudniejsze, no będą równie mi dobrze iść jak teraz. Ale w każdym razie to tyle na dzisiaj, tak więc spodobało Wam się? Nie zapomnijcie ocenić, nie zapomnijcie skomentować, jeżeli nie oglądacie, nie zapomnijcie zostawić suba. A my widzimy się już wkrótce w kolejnym materiale, tak więc cześć i czołem i narka!